Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą. Choćby i porazy tysiąc osaczały nas trudności, my idziemy blaskiem bijąc urodę maszyn i roślin. W poczekalniach min srebrzystych, gdy zadymka śnieżna bredzi, nieraz siadamy strudzeni, strudzonych ludzi sąsiedzi. Dni i noce z nami biegną, a my z nimi ku przodowi, w trudzie tworząc piękno, piękno, które znów służy trudowi. Z chmury zwisa śnieg z ukosa, twarz twoją w srebro przemienia. Chciałbym śnieg na twoich włosach ocalić od zapomnienia. Zwisa śnieg z ukosa, twarz swoją w srebro przemienia. Chciałbym śnieg na twoich włosach ocalić od zapomnienia. Już tam do 56 wiedział i oni... I oni oddadzą te, wypożyczą na tę wystawę stulecia Gdyni. Ja dostałem od niego tą, którą się urodziłem, bo okazało się, że nie w szpitalu, tylko w domu na Abrahama. Marek namalował i na któreś moje tam urodziny dał mi to, mam. Ja tobie wypożyczę ten obraz na to. Proszę Państwa, 1400 dni, zostało jeszcze 60 obrazów. To jest mało czasu. Kibicujmy Markowi, myślmy o jego zdrowiu, bo facet ma rzeczywiście power, podziw mu jest szeroki. I co ja, ponieważ ja opisuję kamienice gdyńskie, ja opisałem ich już blisko 300, więc sobie trzymałem taką książkę, bo pierwsze książki to Marek u mnie kupował, a potem powiedziałem, czekaj, jak będą benefisy twoje albo urodziny równe, to ja ci będę dawał. No dzisiaj mam ostatnią książkę, nie ostatnią, ostatnio wydaną, mam nadzieję. Książkę, którą wydałem też o kamienicach gdyńskich i chciałem Marka zainspirować, że może właśnie z niej albo z natury namaluje. No i czego mogę mu życzyć? Mogę mu życzyć po pierwsze, żeby w sile twórczej, żebyś został do 100 lat Gdyni najpierw, potem w sile twórczej do 100 lat swoich, a później korzystając ze zdobyczy nowoczesnej medycyny do 100 lat pracy twórczej. Na tym zostańmy. Jeszcze proszę Państwa serdecznie dziękuję za życzenie mi klubu, tutaj mogę tą wystawę zrobić, to jest raz. Dziękuję pięknie zaśpiewaną piosenkę. Tak mnie serce pikało. Naprawdę to przeżyłem. I dziękuję Państwu, że tak dzisiaj przyszliście na ten wizytarz. Także dziękuję serdecznie, dziękuję. Dzień dobry, ja skorzystam z okazji w imieniu koleżanek i kolegów z koła plastyków Towarzystwa Miłośników Gdyni. Dołączymy się do tych gratulacji. Tutaj jeszcze mamy taki wiersz, który napisała koleżanka Basia Lewkiewicz, ale nie mogła dzisiaj przyjść, a pozwolę sobie go odczytać. W tym świecie pełnym ludzkich trosk i spraw na wczoraj ważnych tak, mało kto spojrzy w tył czy w bok, wyciągnie dłoń i powie wprost, nie jesteś sam, ja tutaj trwam. Wyjątkiem, Marku, jesteś ty. Sercem na dłoni w pośpiechu dni maluj pięknych obrazów moc i zdrowiem jej i w pełny trząs, a w nas przyjaciół wiernych masz na trudny i dobry czas.
ale nie uczy się. Trochę malowanie to dla odpoczynku, to zapraszam do tego. Proszę Państwa, skoro nie ma więcej chętnych, bo można złożyć osobiście tutaj życzenia, ale myślę, że to każdy w swojej prywatności, że tak powiem, chce się poruszać po tej wystawie, więc Pan Marek zaprasza Państwa do oglądania wystawy, do dzielenia się wrażeniami. Oczywiście przypominam o wpisaniu się do książki. Tam z drugiej strony mamy również przygotowany stolik z małym poczęstunkiem, także zachęcamy Państwa. Życzymy miłego odbioru. Zdjęcie już mam. Tu jeszcze raz. Bardzo Państwa zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją Nakręcone w Łodzi, o filmach łódzkich, ale też takich, które wywarły duże znaczenie na całą polską kinematografię. Bez wątpienia wszystkie te filmy Państwo widzieliście, nie wiedząc, gdzie realizowane były zdjęcia. Zapraszamy do czytania Nakręcone w Łodzi. Ja, wierzymy głęboko, że to taka będzie sentymentalna podróż. Najczęściej pamiętamy, w jakim kinie po raz pierwszy byliśmy, jaki film widzieliśmy, a tutaj mogą się przypomnieć różne życiowe okoliczności, kiedy przypomnimy sobie jedną czy drugą scenę, jedną czy drugą postać, takie, a nie inne wydarzenie, które może czasem pamiętamy jak przez mgłę, a jak wrócimy do tych filmów i do tej książki, to przypomnimy sobie bardziej. Dziękuję serdecznie za wypowiedź. Jestem wielbicielem tej książki.